tym miesiącu do Polski ma trafić ponad 2 miliony szczepionek trzech producentów, informuje szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Do tej pory pierwszą dawkę preparatu otrzymało ponad 1 milion osób, dwie dawki blisko 300 tysięcy. Problemy z wiązaniem się z zapowiedzi w dostawach szczepionki mają wszyscy producenci, których preparaty zostały dopuszczone w Unii Europejskiej. W Polsce, by nie przesuwać terminów szczepień seniorów, zostało spowolnione szczepienie w tzw. grupie zero. Opóźnień jednak przynajmniej w przypadku niektórych osób starszych uniknąć się nie udało. Mówimy o przesunięciu o dzień bądź o dwa dni terminów szczepień dla grupy około 5 tysięcy seniorów i to jest oczywiście liczba w skali całej Polski. W Polsce po pierwszej dawce jest ponad 1 milion osób, na co zwrócił uwagę minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister na Twitterze podał bilans z dnia wczorajszego z godziny 19. Wykonano ponad 100 tysięcy szczepień, z czego około połowa to druga dawka. Sumarycznie już ponad 1 milion osób otrzymało pierwszą dawkę, a 286 tysięcy drugą. W poniedziałek do Polski dotarło ponad 320 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. W przyszłym tygodniu dostawa nie ulegnie zmianie. 15 lutego ten sam producent dostarczy do Polski 380 tysięcy szczepionek. Na koniec lutego kolejne blisko 400 tysięcy. Ponad 500 000 preparatów ma dostarczyć z kolei w tym miesiącu firma AstraZeneca. To tą szczepionką szczepieni będą nauczyciele. Szczepionki firmy AstraZeneca chronią ponad 60% osób przed zachorowaniem, a pozostałe osoby szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i zgonem. Rada Medyczna rekomendowała stosowanie szczepionki AstraZeneca tylko dla osób między 18 a 60 rokiem życia. Dla wszystkich nauczycieli i pozostałych seniorów powyżej 60 roku życia rekomendowana jest szczepionka firmy Pfizer bądź Moderna. Wśród nauczycieli jako pierwsi możliwość szczepienia mają mieć ci, którzy uczą w klasach 1-3 oraz nauczyciele z przedszkoli.